W ciągu ostatnich kilku tygodni zaszła w moim życiu bardzo duża zmiana, o co możecie zapytać mojego męża. I zdradzę wam tajemnicę, na czym oparłam tę zmianę, bo jak Boga kocham, oparłam ją tylko na jednej rzeczy. A mianowicie, w ogóle wizyta Angeli i nie oparłam tego na namaszczeniu uwolnionym przez Angelę, ale wizyta Angeli była dla mnie takim zbiorem odpowiedzi na pytania, które ja zadawałam Bogu w ogóle w komorze. I kiedy poszliśmy na ewangelizację, w ogóle plany się zmieniły w międzyczasie, bo najpierw ja miałam iść z nią, ona powiedziała, że dobra, no to ty decydujesz. Ja już, wiecie, miałam jakiś plan w głowie, jaką piosenkę zaśpiewamy i w ogóle. No a potem plany się zupełnie zmieniły. I takie trochę miałam, wiecie, że... Jeszcze tam w ogóle zaczęła puszczać jakieś piosenki, których ja w ogóle nie znałam i nie mogłam z nią uwielbiać Boga, no bo nie umiałam tego śpiewać. I w którymś momencie na tej ewangelizacji ona w ogóle pyta się mnie, do you have fun? W sensie, czy w ogóle masz taką radochę z tego, że tu jesteś? I ja oczywiście w pierwszym momencie, że tak, oczywiście. Ale za chwilę, jak sobie tak pomyślałam, mówię, wiesz co? Nie mam. I mówię do niej, ale wiem, że to jest mój problem. Wiem, że to jest w ogóle sprawa, którą ja muszę przerobić z Bogiem. A właśnie radość... To była jedna z rzeczy, o której wtedy rozmawiałam z Bogiem, że kurczę, wiem, że tego potrzebuję. I postanowiłam zrobić wszystko, co jest konieczne, żeby zacząć codziennie chodzić w Bożej radości. Dlatego, że zrozumiałam, że to jest podstawa wszystkiego. Wiecie, im dłużej w ogóle to trwa w moim życiu, tym bardziej rozumiem, jakie to jest potężne. Dlatego, że kiedy chodzisz codziennie... Słuchajcie, w ogóle nie ma znaczenia, ile dni chodziłeś smutny. Od dzisiaj do końca życia możesz być codziennie radosny. Rozumiecie to? Od dzisiaj, od teraz do końca życia. Jak chodzisz w Bożej radości, to nie ma opcji, żebyś się bał. Jak chodzisz w Bożej radości, nie ma opcji, żebyś dał się okłamać, bo ta radość cię napędza. Jeżeli nie chodzisz w Bożej radości, nie ma opcji, żebyś chodził w ogniu Bożym, no bo nie ma. Po prostu radość równa się ogień Boży i tyle. Rozumiecie? Jeżeli chodzisz w tej realnej Bożej radości, nie jakiejś takiej udawanej, czy jakiejś takiej wynikającej, nie wiem, z tego, że chcę coś pokazać, tylko jak chodzisz w takiej w ogóle realnej Bożej radości, to sama ta radość powoduje, że pewne rzeczy na pewno nie wydarzą się w twoim życiu. Mam na myśli takie złe rzeczy. W ogóle chodzenie w Bożej radości powoduje na przykład, że szybciej wybaczasz. Chodzenie w Bożej radości powoduje, przynajmniej w ogóle u mnie to spowodowało, ale jestem absolutnie przekonana, że to u wszystkich tak działa. Chodzenie w Bożej radości powoduje, że w ogóle aż ci się chce modlić, aż ci się chce czytać Biblię. Rozumiecie? Chodzenie w Bożej radości. W ogóle błagam was, w ogóle błagam was. Jak nie chodzicie w Bożej radości, to pokutujcie. Amen.